Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu oktawy uroczystości Wszystkich Świętych. W tych dniach modlimy się codziennie podczas modlitwy różańcowej za naszych zmarłych. Dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że my możemy naprawdę im pomóc. Moi drodzy, i pomagamy im nie dlatego, że użyję może takiego kolokwialnego słowa, że handlujemy z Panem Bogiem i chcemy Go przekonać, żeby On pomógł naszym zmarłym. Nie, to On pierwszy chce im pomóc. To On nas przekonuje, że nasza miłość może im pomóc, bo to miłość pomaga. Nie to, że my teraz Panu Bogu pokażemy, że popatrz, potrafimy mówić różańce i teraz za to musisz dać nam jakąś łaskę, musisz pomóc naszym zmarłym. Nie, to nasza miłość, która jest w nas, do naszych bliskich, którzy odeszli, wpływa na nich bardzo realnie. Dla nas to jest trudne do zrozumienia, ale święty Paweł powiedział, że wszyscy i ci, którzy tu żyjemy i którzy są już po drugiej stronie śmierci, tworzymy jeden wielki organizm i ciało Chrystusa, Pan Jezus jest głową. No i jak to w organizmie, jak w jednym miejscu jest jakieś lekarstwo podane, szczepionka, no to potem to lekarstwo rozprzestrzenia się wewnętrznymi kanałami po wszystkich częściach ciała. I tak samo jest w nas. Jeżeli we mnie jest więcej miłości, w każdym z Was jest więcej miłości dla Boga i dla naszych zmarłych, to to na nich naprawdę oddziaływuje. Moi drodzy, modlimy się za zmarłych dlatego, że nie wiemy, gdzie w tym momencie się znajdują. Tylko co do świętych i błogosławionych mamy stuprocentową pewność, że na pewno są już w niebie. Natomiast wszyscy inni być może jeszcze są na drodze do nieba. Już są pewni, że wejdą do pełni szczęścia, ale jeszcze muszą, no właśnie, przebywać w tym stanie, który jest na drodze do nieba, który nazywamy czyśćcem. Skąd się bierze czyściec? Moi drodzy, jak uczy nas Kościół i katechizm Kościoła katolickiego, czyściec to jest taki stan, do którego człowiek trafia po śmierci, kiedy jego grzechy jeszcze przed śmiercią zostały odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi, ale musi jeszcze teraz po śmierci odpokutować, czyli odcierpieć konsekwencje swoich grzechów. My je nazywamy karami, ale to nie Pan Bóg nas karze za nasze grzechy, to my sami siebie karzemy przez to, że nasze grzechy mają złe konsekwencje. I podam taki przykład, bo na przykładach przecież zawsze jest nam najlepiej. Skąd się bierze czyściec? Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że mąż wraca pijany do domu i teraz rani swoją żonę, rani swoje dzieci. One cierpią. Mąż wyskakuje z domu i tknięty jakimś poruszeniem sumienia idzie do spowiedzi. Otrzymuje tam pokutę, żałuje za grzechy, otrzymuje odpuszczenie winy. No właśnie, odpuszczenie winy. No ale czy to już wszystko jest w porządku, kiedy w domu jeszcze żona i dzieci płaczą, czyli tam widać ciągle konsekwencje jego grzechu? Wiemy, że nie. On musi tam wrócić. Musi spojrzeć w oczy swoich bliskich i teraz naprawić to, co zepsuł swoim złym postępowaniem, swoimi grzechami. Gdyby umarł, zanim naprawi wyrządzone zło, no właśnie, to jakoś będzie ono na nim ciążyło jeszcze w czyśćcu. I dlatego, moi drodzy, my modlimy się za naszych bliskich, żeby nasza miłość zrównoważyła te złe owoce grzechów, te konsekwencje grzechów naszych bliskich. Dlatego dzisiaj módlmy się do Boga z miłością za tych wszystkich, którzy odeszli, za tych też, których może nie znamy, a może potrzebują modlitwy. Pan Bóg już wie, jak to sobie tam wszystko porozdzielać, bo On naprawdę jest miłością. Prośmy niepokalaną w tej modlitwie różańcowej, aby pomagała nam modlić się z miłością. Rozpocznijmy nasz różaniec znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dzisiaj rozważamy część bolesną różańca świętego, tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Wola Pańska spełniła się przez niego. Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak często nam trudno przyjąć wolę Twojego i naszego Ojca. Tak bardzo boimy się, że Jego wola będzie dla nas krzywdząca. Prosimy Cię dzisiaj przez stawiennictwo Twojej Matki Bolesnej, żebyśmy potrafili z głębi serca uwierzyć, że nasza wola nie może być lepsza od woli Boga, bo Jego wola, wola Twojego i naszego Ojca jest samym miłosierdziem. Dlatego możemy, tak jak Ty w Ogrójcu, z cierpieniem prosić o to, aby odsunął od nas ten kielich, ale abyśmy zawsze potrafili modlitwę kończyć Twoimi słowami. Nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie, bo nigdy krzywdy mi nie wyrządzisz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Panie Jezu, kiedy na mnie spadają różnego rodzaju trudności, może gnębi mnie poczucie winy, źle podjętych decyzji, które uderzają we mnie jak bicze, proszę Cię, abym umiał przypomnieć sobie o Twoim cierpieniu. Ty jako jedyny do końca wiesz, co dzieje się w moim sercu i Ty wiesz, jak przetrwać to biczowanie z ufnością w obecność Ojca i z pamięcią na to, że obok nas stoi Twoja i nasza Matka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga. Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami. Moja sprawiedliwość przetrwa na wieki. Panie, Ty pozwoliłeś, aby z Ciebie szydzono. Pozwoliłeś nałożyć sobie cierniową koronę, dlatego że wiedziałeś, że możesz się nie lękać, bo Twój Ojciec stoi po Twojej stronie i że Twoja sprawiedliwość zwycięży. Przez stawiennictwo Twojej naszej Matki prosimy Cię, zabierz nam lęk. Zabierz nam lęk przed wyznawaniem Ciebie i przed wiarą w to, że po śmierci jest życie wieczne i że tam kiedyś wszyscy się znajdziemy. Dzięki Tobie razem z naszymi bliskimi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Zgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, zgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. Panie, kiedy będziemy cierpieć, to naucz nas, abyśmy nie tylko przypominali sobie o Twojej drodze krzyżowej po to, żeby siebie pocieszyć, ale żebyśmy, pamiętając o Twoim cierpieniu, pocieszali także Ciebie. Panie, naucz nas, abyśmy byli tak jak Twoja Matka Bolesna, która była przy Tobie, mimo że bezradna, po ludzku bezsilna, pozostała spokojna, bo nie straciła nadziei, że ta droga krzyżowa miała sens. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. On był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawość On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłum za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. Panie Jezu, w Twoim umęczonym i zabitym na krzyżu ciele widać skutki grzechów. Tak objawia się grzech. Rani, niszczy i zabija. Dlatego Ty w swoim miłosierdziu chcesz uwolnić nas od winy, a skutki grzechu bierzesz na siebie. Prosimy Cię, odpuść także owoce grzechów naszym zmarłym i przytul ich do siebie, aby nie musieli być już w czyśćcu, a byli przy Twoim sercu w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pomódlmy się teraz we wszystkich intencjach Ojca Świętego, bo to także jest warunek do uzyskania uproszenia odpustu za naszych zmarłych. Pamiętajmy także o wszystkich, którzy ucierpieli w jakiejkolwiek katastrofie, szczególnie teraz, ostatnio we Włoszech. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I módlmy się wspólnie z gorącymi sercami o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Olimpii przez wstawiennictwo księdza Jana Bertiera, założyciela misjonarzy Świętej Rodziny, prosząc także o cud jego beatyfikacji. Ojcze, źródło wszelkiej łaski, które ofiarowałeś Twemu słudze Janowi Bertierowi w sposób szczególny dar modlitwy i apostolatu, spraw, aby Kościół zaliczył go do grona świętych, aby przykład jego życia i jego apostolskiej gorliwości prowadził nas do poszukiwania jedynie Twojej chwały i zbawienia naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośmy też o opiekę nad nami i nad całym Kościołem i nad dziełem Różańca bez granic, świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, na zakończenie naszej modlitwy przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech ono ochroni wszelkie dobre owoce tego naszego modlitewnego spotkania, abyśmy potrafili roznosić to dobro w środowiskach, w których żyjemy. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. To naprawdę jest wyraz naszej miłości, bo przecież moglibyśmy wiele innych rzeczy w tym momencie robić. Każdy z nas mógłby chociażby pójść spać na zasłużony odpoczynek, a jesteśmy tutaj. To coś znaczy. Moi drodzy, dziękuję też tym wszystkim, którzy w niedzielę poświęcili trochę czasu i słuchali audycji w Radio Maryja poświęconej apostolstwu dobrej śmierci. Po naszej modlitwie zamieszczę także post z linkiem, jeżeli ktoś chciałby jeszcze tę audycję sobie odsłuchać, będzie to możliwe. I moi drodzy, idźmy spać, pamiętając o słowach, które dzisiaj powiedział Pan Jezus do nas w liturgii słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię.
Moi drodzy, przychodźmy do Pana z tym, co jest w naszym życiu, też z lękiem o naszych bliskich, czy tych, którzy żyją, czy tych, którzy już odeszli, bo uczta naprawdę jest przygotowana. Pan Jezus naprawdę nas zachęca, to nas przekonuje. No przyjdźcie, nie bójcie się. Nie bądźmy niemądrzy i nie uciekajmy, bo Bóg naprawdę przychodzi do człowieka, tylko niestety człowiek czasami mu ucieka. Niech te nasze spotkania przekonują nas o miłości Pana Boga, a Matka Najświętsza niech strzeże w nas skarbu wiary, nadziei i miłości. Jeszcze raz Bóg zapłać, spokojnej nocy i do zobaczenia jutro, jak Bóg da. Z Panem Bogiem.